tour, but we need to clear that escort. Let's give him everything we got. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku z gry Star Wars Battlefront 2. Przed nami misja trzecia, nieugięty. Fondor stanowi centrum naprawcze i wytwórcze. Na jego orbicie znajdują się stocznie floty imperialnej, a na powierzchni rozlokowano ośrodki rozwijające nowe technologie. Chciał mnie pan widzieć? Podejdź. Imperator nie żyje. Co nas teraz czeka? Weźmiemy odwet, pani komandor. Imperium uderzy w same podwaliny, na których wsparta jest ta cała żałosna buta rebeliantów. Powiedz, Hayden. Co stanowi źródło tej wiary? Nadzieja. Zgadza się. Obecność posłańca to dla nas wielki zaszczyt. Pragnę dzielić tę chwilę z moją córką. Admirale Versio, natychmiast rozpoczynamy operację Popiół. Opór, bunt, nieposłuszeństwo. Istnienia tych idei absolutnie nie możemy tolerować. Jesteś jednym z wielu skutecznych narzędzi, które wypalą je do szczętu. Wysłuchaj posłańca. On wskaże ci twój nowy cel. Operacja Popiół to był ostatni rozkaz Imperatora, a zarazem pierwszy krok ku naszej przyszłości. Oddział Inferno odegra w niej kluczową rolę. Jaki jest cel? Brak weryfikacji. Ta informacja może poczekać. Tymczasem mam dla ciebie kolejne zadania. Są nietypowe, ale wybacz, takie są czasy. Do dzieła. Rób to, co robisz najlepiej. W ramach przygotowań do operacji Popiół wysyłają nas do stoczni na Fondorze. Agencie Husk, razem odbierzemy satelity eksperymentalne dla niszczyciela Nieugięty i zapewnimy ochronę Moffowi Rafe'owi. Agencie Miko, dowodzisz Korwusem. Pani komandor. Satelity są bezpieczne. Świetnie, agencie. Moff Rafe powiadomił admirała, że operacja Popiół może się zacząć. Patrzcie tu. Statki Fandora. Kurde, graficzka w sposób genialna w tej grze. Przejąć tę wrogą korwetę! Ruszamy na pozycję. Agencie Miko, atakuj te statki rebeli! Tak, pani komandor, Korwus ruszył. Pilnujcie jej! Łamacz blokad zniszczony. Dzięki. Lecą wrogi.
wrogie transportowce. Transportowce? Chcą porwać mój okręt. Zniszczyć ich, zanim do niego dotrą. Zrozumiano? Tak jest. Myślicie skupić ogień na transportowcach rebeliantów. Nie pozwólcie im dobić nieugiętego. Ja jestem szczera. Już transportowiec rebeli. Dobra, będziemy tutaj działać. Trzeba odlecieć trochę stąd. Dobra. Ale to nie to chciałem atakować, ale dobra. Gdzie on jest? Kurde, gdzie on poleciał? Tu jest. Dobra, dawaj. Kupić na tych. Wersio, macie natychmiast usunąć te statki. Staram się. Drugi zniszczony. Ja pierdolę. Tak jest. Myślicie skupić ogień na transportowcach rebeliantów. Nie pozwólcie im dobić nieugiętego. Ja je zestrzelę. Skupmy się na jednym celu, na przykład na tym. Jasne. Natychmiast zniszczyć statki! Atakuje transportowiec! Robi manewr wymijający! No, szukajmy tej transportu. Leci. Wokół nieugiętego wciąż latają jednostki rebeliantów. Rozbije się? Nie, myślałem. Pięknie. No, pokazuję, gdzie strzelać. Już pani.
transportowce! Gdzie są transportowce? Szukamy, szukamy. Szukam ich, kurde, ale nie mogę znaleźć. To znasz. Te małe gówna się cały czas pojawiają, więc nawet nie warto strzelać. Możemy ewentualnie jeszcze polecieć na dół. Ale za chwilę dostaniemy informację, że się oddalamy od celu. Ale my teraz w pieprzu. Wersjo, macie natychmiast usunąć te statki. To już wszystkie. Nieugięty musi odzyskać moc. Musimy zniszczyć te rebelianckie działa jonowe. Tak, pani komandor. Zdziesiątkujemy rebeliantów. Z całym szacunkiem, kapitanie. Gdy wasze systemy się włączą, powinien pan opuścić system z satelitami. Jak tchórz? Nie ma mowy. Agencie Husk, zbliżają się wrogie myśliwce. Jak mam tam wrócić, cholera? Ej, no bez jaj. Pani komando, nie traćmy koncentracji. Pani komando, mam wrogi myśliwiec na ogonie. Pozycja koma 1-7. Już lecę, agencie. Wystaw go. Prowadzę go do wnętrza stacji. Dobra. Komandor Mercio, potrzebna pomoc. Wstępny. Do zniszczenia. Agencie Husk. Dziękuję za pomoc, pani komandor. Pora wyeliminować działa jonowe wroga. Droga wolna, można się dostać do hangaru. Wchodzę na ich statek. Agencie Husk, na mój rozkaz proszę dołączyć. Na razie osłaniać nieugiętego. Tak, pani komandor. Wchodzimy. Na pokład. No cholera. Tak,
O, to idzie. Ale ja się tu rozejrzę, tylko na sekundę. No w drugiej misji żeśmy opuścili 6 albo 5 znajdziek. Tu byłem tylko jedną. Dobra, to nic. Lećmy. Fajna broń ma ten tryb alternatywny i się przydaje na takich wąskich obszarach. A wieżyczka tam, jak widzicie. Czyżby... Wykładam nowe zdolności. Zabijaka, twoje zdolności ulegają odnowieniu i otrzymujesz niewielką ilość zdrowia, gdy pokonujesz wroga w walce wręcz. Weźmy ten detonator termiczny. Wieżyczka jest, trzeba uważać. Jedyny minus tej broni to nie ma trybu przybliżania. Schakuj konsolę. Zwróć uwagę, że od tyłu strasznie otrzymujemy dużo obrażenia. Nie, tu sobie nic nie wyposażyłem. Osłona, detonator termiczny. Zabijaka, twoje zdolności nie ulegają odnowieniu. Okej, to na razie zostaje. Aha. Zastąpi detonator termiczny, tu nie możemy sobie wybrać nic. Aha. Terenie szpica, osłona i detonator termiczny. Dobra. Aha, czyli to jest jakby każdy jakby rodzaj danej umiejętności może być tylko raz przypisany. A na koło poszedłem. Droidzie, przeciąż ogniwa chłodzące. To było, czy działa janowe? Osłaniaj mnie! Zniszcz ogniwo chłodzące, kiedy będzie odsłonięte. To na dobre włącz, czy działa. Zrozumiał. Przeciwnik! Pomaj w trupie!
Wieżyczka się tutaj na niewiele zdaje. Wszystko w porządku? Doskonale. Drugie ogniwo gotowe, pani komandor. Tutaj damy tą wieżyczkę. Dobra, i teraz sobie sakujemy to. A, mamy, możemy zdetonować jeszcze. Sakuj to. Przepraszam. Wieżyczka służy tylko do detonacji, czy do strzelania? Strzela chyba, dobra. Mały głos, kurde, ale emocje. Mocno Inferno! Nieugięty odzyskał moc, ale klamry nie pozwalają nam odlecieć! Jak możemy pomóc? Zniszczyć system, który nas zatrzymuje! Z całym szacunkiem, mam bronić satelitów, a nie atakować imperialną stację. Nie kwestionuj moich rozkazów, komandor Versio! Zaatakować stację! Bronić satelitów! To wasze nowe rozkazy! Tak jest! Agencie Husk, przygotuj się do ataku na wieżę kontrolną stacji Fondor. Możemy też zwolnić klamry, niszcząc ramię dokujące. To odetnie źródło zasilania. Dobrze! Rebelianci nie mogą się dowiedzieć o celu operacji Popiół! A jaki mamy cel, Mofie? Siła prowadzi dziś do pokoju mocniej niż kiedykolwiek. Admirał Versio oczyści galaktykę, by przypomnieć im, do kogo należy władza. Pani komandor, myśliwce. Zniszczyć te okręty! Galaktyka nam ulegnie! Doskonale! Niedługo
zapewnię satelitom bezpieczeństwo. Staram się jak mogę. Nie marnujcie czasu na pytania. Uwolnić okręt. Shit, co to za... Obrywam. Zniszczyć klamry blokujące. Już to musiał. Gdzie te klamry są, cholera? O, sekundy.